Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Dostaję podziękowania, dostaję lajki, dostaję subskrypcje i dostaję takiego kopa, że Panie Grzesiu, ja Panu bardzo dziękuję. Ta magnolia nie kwitła mi 10 lat i ona po tym, co zastosowałem, jak mi Pan powiedział, ona zakwitła. To ja tak się czuję, jakby to była moja magnolia i ona by mi zakwitła. Tak? Moja wdzięczność tej magnolii jest olbrzymia. Także znowu siadam i odpowiadam następnej pani, której ta magnolia nie kwitnie. Co ma z nią zrobić? Gościem Skarbca Angory jest Grzegorz Majda. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Zastanawiam się, jak pana przedstawić. Ogrodnik, miłośnik przyrody, youtuber? No miłośnik przyrody raczej, tak. Bo zawód dzieli się na kilka podzawodów. Rolnictwo, ogrodnictwo, tak, szkółkarstwo. No to jest wiele, wiele zajęć. Miłośnik przyrody. Przyjechałem do pana, piękna pogoda, ptaszki zaczynają ćwierkać, wiosna przed nami. Miliony Polaków, jak co roku zresztą, rzuciło się do szkółek ogrodniczych, zaczynają oglądać swoje ogrody. Proszę mi powiedzieć, co jest takiego w ogrodnictwie, co jest takiego w uprawianiu roślin, bylin, krzewów, drzewek, że kochają to wszyscy? Obserwacja życia, i to pięknego życia, połączonego jeszcze z tym śpiewem ptaków, nie? Bo jak jesteśmy w naturze, to są kwiaty, które rosną, ale są kwiaty też, które fruwają i jeszcze śpiewają. Także myślę, że pierwszy ten zapach wiosny, potem te pierwsze śpiewy ptaków, jak się nawołują do gniazdowania, to jest to, że i my wychodzimy z domu. No i cóż, wiosna jest krótka, tak? Trzeba to wszystko zrobić jak najszybciej, bo efekty dopiero będą lat. Pan odebrał wykształcenie ogrodnicze, rolnicze. Związał pan z tym swoje życie zawodowe. W dwóch słowach, od czego się to wszystko zaczęło? Jak wyglądała pana kariera? Jak wygląda pana kariera związana z ogrodnictwem? Od czego to się wszystko zaczęło? No od dzieciństwa. Od dzieciństwa, w wieku 5-6 lat. No zacząłem się tym interesować. Tata był murarzem. Ja z mamą i siostrą. No, byliśmy na gospodarstwie, mieszkaliśmy na wsi, było gospodarstwo nieduże, około 4 hektarów. No i byliśmy na wsi i uprawialiśmy, tak jak to wtedy było modne, zboże, buraki. No ale mama nie bardzo w tym gustowała. No i przyszedł czas, że rodzice zaczęli uprawiać pomidory, pietruszkę, agrest, porzeczki. I jak już to zaczęło się nam opłacać, zaczęło nam to wychodzić, tata zrezygnował z zawodu murarza. No i zaczęliśmy już na poważnie to traktować. Ja już wtedy byłem w wieku takim, już na koniec podstawówki. Bardzo mnie to wciągnęło, mimo że to był dla dzieci taki duży obowiązek, żeby pomagać, ale mnie to zawsze ciągnęło, bo zawsze byłem przy tej rozsadzie, przy tym siewie, przy tym sadzeniu. Martwiłem się, jak to zmarznie. No i cóż, tatym marzeniem było założyć sad, żeby co roku tam nie sadzić w tych miejscach. Nowych tych roślinek nie sadzić, wczesnych ziemniaczków, pomidorów, które tam często marzą, żeby posadzić sad. No ja wpadłem na ten pomysł, żeby sam wyprodukować drzewka. W wieku jeszcze szkoły podstawowej wyprodukowałem już część drzewek, które poszły potem do sadu. Resztę dokupiliśmy w takiej... Jakie to były gatunki? No, zaczęliśmy od wiśni i od pielęgnacji starego sadu. To był taki stary sad jeszcze, z czasów przedwojennych, Antonówki zresztą, i jeszcze kilka innych, Kąselki, Kosztele. Zaczęliśmy je szczyc, ładne parasole, tak żeby to owocowało. Przetwórnie wtedy były głodne tego owocu. Także czy żuwane, czy spady szło, to bardzo ładnie, no ale podstawą były wiśnie. Wtedy był to taki dosyć intratny interes, była to nowa dziedzina. W naszym kraju nikt się tym nie zajmował, także byliśmy takimi prekursorami na tamtą okolicę. No i cóż, potem szkoła ogrodnicza, bo albo chciałem być ogrodnikiem, albo rybakiem. Rybakiem niekoniecznie mogłem być, bo nie było morza blisko, nie było dużej rzeki blisko, były tylko dwa jeziora, to wolałem sobie iść powędkować. No poszedłem do szkoły ogrodniczej. No tam też przez to, że miałem już takie większe doświadczenie, bo z domu, no trochę się wyróżniałem tam z tych uczniów, bo oni przyszli przeważnie z miasta albo z gospodarstw rolniczych, chcieli być ogrodnikami, nie mieli z tym styczności. Ja już taką styczność miałem, nie? Także bardziej mnie to satysfakcjonowało, że ja już coś potrafię.
Nie. No potem co? Pierwsza praktyka, zakładaliśmy z moim kierownikiem, poszedłem na staż, zakładaliśmy szkółkę krzewów ozdobnych jako pierwsi. Też tak do tych pierwszych tych to mam jakoś takiego pecha. No zwoziliśmy po gałązce tej iglaczki, żeby założyć szkółkę krzewów ozdobnych. Potem liściaste krzewy, no i tak to się zaczęło. Potem przyszła pierestrojka, czyli wszystko runęło, tak, te zakłady duże, te PGR-y, te spółdzielnie produkcyjne, to padło. No i czas było na swoje. Także po pół roku pracy w tym zakładzie, po założeniu tej szkółki, pierwszych jej ram, no trafiłem na gospodarstwo, które kupiliśmy już z żoną. Już wtedy byłem świeżym małżonkiem. No i tak, jedno gospodarstwo, drugie. Zanim będzie pan kontynuował tą opowieść, ja myślę, jestem winien słuchaczom informację, dlaczego w ogóle z panem rozmawiamy. Można powiedzieć moim zdaniem, że pan jest takim, w pewnym momencie stał się pan najważniejszym ogrodnikiem w Polsce, takim ogrodnikiem numer jeden. Pana popularność na YouTubie, pana popularność na Facebooku, bardzo mocne tutaj sukcesy, jeżeli chodzi o odsłony. 5 milionów na YouTubie odsłon notuje pana kanał miesięcznie. To są rzeczy naprawdę godne uwagi, ale to nie wzięło się znikąd. To, o czym pan opowiada, to jest pewna droga, pewien proces, pewna droga dojścia do tego sukcesu, który pan osiągnął teraz. Tak, to było zbieranie po prostu życiowego doświadczenia. I moja wiedza głównie opiera się na tym, że ja to przeszedłem sam na swoich plecach i stąd te moje rady są może bardziej celne. Wiarygodne, jest pan wiarygodny. Bardziej wiarygodne, bo ja to przeszedłem. Ja to przerobiłem nieraz troszeczkę wbrew książkom, bo odmiany, bo rośliny się zmieniają, bo gatunki też przychodzą coraz bardziej obce, ale ja wszystkie te gatunki przerabiałem, a z tym najlepszym ogrodnikiem to może nie przesadzajmy, tym prowadzącym ogrodnikiem, bo do tych pierwszych prekursorskich, tych to mam po prostu peka. Może jestem po prostu przystojny, niesamowicie. No szkoda, że państwo tego nie widzą, to jest podcast. Proszę powiedzieć, mówimy o YouTubie, jak wyglądał ten pana okres bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie nagrywania tych popularnych filmów? No to cóż, to był taki okres, że skończyliśmy szkółkarstwo, zlikwidowałem szkółkę krzewów ozdobnych, bo na terenie mojej szkółki został wybudowany most, czyli nastąpiła cywilizacja, trochę uprawiać nie warto. Zajmowałem się wtedy szeroko rozumianym zakładaniem zieleni, ale no lata, stan zdrowia już nie pozwalały na dalsze kontynuowanie tak na 100% tej działalności. No i tak się zaczęło. Moim marzeniem było, że po latach tej pracy w tym ogrodnictwie będę wydawał jakieś broszurki, jakieś takie małe porady, które może znajdą się w markecie, może pomogą komuś tam celniej wybrać swoje rośliny. I córka wpadła z synem na ten pomysł, żeby to były filmiki. I pierwszy filmik taki znaczący, okulizacja róży, uszlachetnienie róży, i powstał na jej działce. Czyli debiut, pana debiut. Tak, mój debiut. No, Michalina miała, to moja córka, Michalina miała aparat, tak, bo teraz każdy telefonie miał. No i nagrała, jak ja tą różyczkę okulizuję, żeby to była różyczka piękna, żeby jej tam ładnie rosła. No i puściliśmy do sieci. No i o dziwo wszyscy zaczęli to oglądać. No wiadomo, że pierwszy rok no nie było od razu 5 milionów wyświetleń, ale ludzie zaczęli sobie polecać, przekazywać. Ja obserwuję pana od jakiegoś czasu. Pan jest, właśnie tak jak wspomniałem, osobą taką bardzo wiarygodną, taką osobą z krwi i kości. Nawet to, że zbierał pan, zdaje się, na tą kamerkę internetową, na jakimś popularnym takim portalu, zbierał pan pieniądze, to też pana w jakiś sposób spowodowało, że stał się pan człowiekiem takim wiarygodnym. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu miał pan kamerkę, nie od razu miał pan sprzęt. Małymi krokami do wielu. Tak, no nie od razu nawet umiałem tego to obsługiwać, nie? Teraz już muszę umieć to sam, ale no pierwsze to musiałem mieć osobę, która to nagrywała. No sprzęt jest drogi, ja nie byłem pewien, czy coś z tego będzie, czy to kiedykolwiek mi się ten sprzęt wróci, i postanowiłem to zrobić razem z tymi ludźmi, którzy mnie oglądają. Tak?
Czyli przekazujemy sobie, oni przekazali niewielkie pojedyncze środki pieniężne, żebym ja tego sprzętu troszeczkę nabył, a ja im w zamian dawałem tą darmową wiedzę. No i chyba trochę wiatru w żagle panu dali, bo miał pan takie przekonanie, że ktoś pana ogląda, że ktoś pana uwierzył. Czułem się potrzebny. Jeżeli dwa dni zebrałem na ten sprzęt, który był mi niezbędnie potrzebny, no to znaczy, że to, co robię, to jest bardzo potrzebne. Jaka to była kwota mniej więcej? To coś było około 1000 złotych. No wydawałoby się, że niedużo, ale jednak. Wspominał pan podczas naszej rozmowy kiedyś o tym, że zakładając ogrody, pana pracownicy szli już wykonywać jakieś ciężkie prace ogrodnicze, natomiast pan był zaczepiany przez właścicieli i musiał pan odpowiadać na różne pytania. Można powiedzieć, że to jest jakby geneza, początek pana takiej działalności? Tak, no chciałem w końcu z siebie to wyrzucić. Pracownicy mówili, że program 100 pytań do. Czyli ja już byłem łapany przy furtce i po prostu bombardowany tymi pytaniami i musiałem odpowiadać. A chłopaki musieli robić sami. Nie? Wyrywałem się tam tym gospodarzem, no ale na długo to się nie zdawało. No i widziałem potrzebę. Potrzebę tego, bo wiele osób nie było stać, zamawiając firmę, często oddawali swoje oszczędności z całego roku, żebyśmy my tam mogli przyjechać i warto im było coś podpowiedzieć, żeby oni większość tych prac mogli zrobić sami. Co się potem okazało, strzałem w dziesiątkę po tych filmikach, nie? Że większość tych prac gospodarze wykonują sami, a do prac wysoce specjalistycznych wzywają firmy, co jest też firmą na rękę, bo jadą w konkretnym temacie i z konkretnym sprzętem do takiego ogrodu. Jakie reakcje towarzyszą osobom, które oglądają pana film? Wracają pewnie ci ludzie do pana z różnymi pytaniami, komentarzami. Jaki jest, to się tak brzydko mówi po angielsku, feedback tego, co pan pokazuje w internecie? No cóż, każdy nowy filmik generuje następne pytania. Tak? Czyli wiem, że nie wiem. Tak? Jedna wiadomość generuje następne pytania. Co dalej? A co dalej? Wiele osób bardzo dziękuję za to, że oglądają, za to, że korzystają i że to im pomaga, ale panie Grzesiu, ja jeszcze mam takie pytanie, na które nie było odpowiedzi na filmiku, tak? Jeszcze się o pana o to spytam. Także każdą chwilę, gdzie nie jestem na ranczu albo czegoś tam nie robię fizycznie albo w komputerze, każdą chwilę spędzam na tym, że odpowiadam na pytania, czy to jest YouTube, czy to jest Facebook, czy Instagram, bo tam też już jesteśmy. Pytania. I ciągle wszyscy mi zazdroszczą tego, że ja wytrzymuję to napięcie, że te pytania ciągle takie banalne, ciągle takie same, a ja spokojnie z uśmiechem odpowiadam. Ja rozumiem tych, co zaczynają. Bo u nas mieliśmy jeszcze w zeszłym roku 150 tysięcy subskrypcji, w tym roku już mamy 250 tysięcy. To znaczy, że te 100 tysięcy, tak, musi to nadrobić, co te 150 tysięcy wcześniej, tak? I trzeba im dać szansę, żeby oni też mogli się spytać o to, co pytali się poprzednicy. Od czego zależy, czy ktoś połknie bakcyla ogrodniczego, czy nie? Od powodzenia jakiejś uprawy, jakiejś czynności, jakiejś działalności. Czyli, że szczepimy pierwszy raz. I musi pan Grzegorz w ten sposób to wytłumaczyć, żeby nie ucięli sobie palca, a żeby to szczepienie się udało, tak? Jeżeli pan Grzegorz mówi, że róże sadzi się 5 cm głębiej niż guz szczepienny, no to ta róża nie zmarzła po pierwszym sezonie, po drugim pięknie kwitnie. Jeszcze w międzyczasie są filmiki, jak ją przycinać. Ta właśnie satysfakcja, że wyszło mi, że się udało, powoduje, że brniemy w to dalej i jest coraz ładniej, coraz piękniej. Tak jak właśnie wiosną. A są jakieś osoby odporne na pana wiedzę, na pana pasję? Bo ja bym trochę chciał podrążyć temat. Mówi pan, czy jeżeli komuś wyjdzie, to na pewno zakocha się w ogrodnictwie. Ja myślę, że to nie jest takie. Jest dużo osób, które pytają się, jak to zrobić. I widzę już w podtekście, że one już to zrobiły i tylko pytają się dlatego, żeby się upewnić, czy dobrze zrobiły. Także na tym polega ta odporność. Pan te rady przekazuje za darmo, a to chyba nie wszystkim się podoba, że pan jako profesjonalista, człowiek z branży zdradza czasami być może jakieś takie profesjonalne tajemnice.
Pierwsze były takie doniesienia po pierwszym pół roku tej działalności, że jednak tam komuś szkodzę, że odbieram klientów na tą czynność albo na tę roślinę, bo ci, co mnie słuchają, potrafią zrobić to sami. Ale po 2 latach wynik okazał się odwrotny, że to szkółki są oblegane, bo ich klienci, mimo że nigdy nie mieli styczności z kwiatami, nagle zaczęły im wychodzić, kupują następne i następne i następne. I zaszczepienie jednej roślinki, czy ukorzenienie jednej roślinki powoduje chęć posiadania jeszcze wielu, wielu innych roślin. Także wszyscy i tak lądujemy w szkółkach. Zresztą ja też polecam, już teraz widzę, że napędziłem to troszeczkę za mocno, że polecam katalogi szkółkarzy polskich, właśnie tych szkółek, żeby najpierw zastanowić się, najpierw poczytać o tym, co chcemy mieć w ogródku, tak, i czy spełnimy tego warunki i dopiero jechać do szkółki, czyli trzeba czasami hamować ten popyt. No bardzo ciekawe jest to, co pan opowiada. Tak się trochę zamyśliłem, muszę powiedzieć. No bo zastanawiam się, że pan nad tym, że pan jest chyba naprawdę szczęściarzem. Mógł pan wykonywać jakieś trudne, ciężkie zawody, a tak sobie pan urządził życie, że funkcjonuje pan wśród roślin, śpiewających ptaków, cały czas dookoła piękna przyroda. No myślę, że to jest wielki, wielki przywilej tego, co pan robi. No lubię być wesoły. Tak, lubię dobry humor, czasami lubię sam zażartować, a w innej pracy było ciężko. Tak, na budowie przeważnie słyszymy jakieś różne epitety. Przy komputerze, jak nam coś nie wychodzi, tak nam się coś skasuje, też jesteśmy skłonni do nerwów. Tak? W mojej branży i przy moich kolorach, zieleni, tak, czerwieni, no jest tylko uspokojenie. Tak? Ja jestem pogodnym człowiekiem i mało zwracam na to uwagi, co posiadam. Ważne, co robię codziennie. I to mi daje satysfakcję i w tym będę już do końca, jak tylko będę miał siły. Proszę mi powiedzieć, jakie są tajemnice pana branży? Kiedyś robiłem wywiad z małżeństwem, które zajmowało się właśnie sadzonkami, ogrodnictwem i mówiło o swoich sadzonkach, że zajmują się, że to jest handel żywym towarem. Oczywiście tak żartobliwie rzecz ujmując. To jest chyba trudny kawałek chleba. No cóż, każdego dobrego ogrodnika, takiego, co mu wychodzi, można poznać po tym, że to jest jego pasja. Nie ma dobrych ogrodników, którzy by traktowali rośliny jako przedmioty. Nie ma. Taki ogrodnik nie osiągnie sukcesu. Musi być to jego pasja. On musi rozumieć te rośliny. On musi na nie patrzeć i widzieć, co im potrzeba. Tak? Oczywiście wiedza jest niezbędna, ale musimy rozumieć tę roślinę. Ona nic nie powie, tak jak dziecko czy osoba dorosła. Tak? Na roślinę musimy spojrzeć i musimy wiedzieć, co jej potrzeba. No mówi pan o sferze emocji. Oczywiście pomaga w zrozumieniu rośliny konkretna wiedza, którą można wyczytać, której można się dowiedzieć między innymi z Zielonego Pogotowia, czyli strony, którą pan prowadzi. Wiedzy nigdy za wiele, prawda? Tak, no i więcej wiemy, tym bardziej wiemy to, że jeszcze dużo nie wiemy. Ciekawi też mnie to, jak sobie radzić z presją czasu w ogrodnictwie, bo tak jak ustaliliśmy już wcześniej, zła decyzja dotycząca, no nie wiem, wyboru złego gatunku, czy chociażby miejsca, gdzie sadzimy daną roślinę, nie wiem, zacienione miejsca, może właśnie za bardzo nasłonecznione, spowoduje, że ta roślina, no nie wiem, nie przyjmie się, nie będzie z niej pożytku. No niestety często się dowiadujemy o tym po 2 latach. Tak, ale rośliny nam tu to wynagradzają, że roślina to nie samochód. Jak się pomylimy samochodem przy drodze, tak, to wjedziemy do rowu albo w drzewo. Tak, i nie mamy szansy, żeby coś poprawić. Natomiast z rośliną jest to żyjątko długowieczne. Kilka lat, kilkanaście lat lub kilkadziesiąt lat. Czyli mamy czas na poprawę swoich błędów. Mamy czas na to, żeby skorygować naszą wizję. Czyli posadziliśmy, już jesteśmy pewni, że to już będzie to miejsce ostateczne, że ta grządka, czy ta część ogrodu ma wyglądać tak. Nagle po wycieczce albo po wizycie u znajomych dochodzimy do wniosku, że jednak ta roślina mogłaby być i w tamten róg, a ja sobie wezmę tą roślinkę, którą widziałem gdzieś tam. Ona tu by lepiej pasowała. I mamy taką szansę, żeby to nadrobić. Umiejętnie przesadzona, tak, będzie równie rosła dobrze w nowym miejscu, jak w tym starym.
Czyli nie ma takiej presji, żeby nie można było poprawić swojego marzenia albo błędu. Możemy to zawsze zrobić. Kwestia tylko, czy mamy do tego cierpliwość. No ale nie spotkał pan na swojej drodze klientów, którzy jednak czuli presję, chociażby z tego powodu, że na przykład dorobili się domu za miastem w wieku 60 lat, no i czuli ten oddech tych lat, które powodują, że na przykład mają coraz mniej sił, żeby zajmować się ogrodem. Oni chcieliby efekt natychmiast, już, od razu. Powiem panu jeszcze to z czasów, jak miałem szkółkę. Tak, w Bydgoszczy miałem szkółkę krzewów ozdobnych i wielu takich klientów przyjeżdżało właśnie w moim wieku. Tak, czyli skończyli pracę zawodową, kupili sobie sprzedane mieszkanie, kupili sobie domek pod miastem albo działkę rekreacyjną, żeby tam spędzać większość swojego czasu. No i przyjeżdżają do szkółki i mówią: panie Grzegorzu, coś co szybko rośnie. Kiedy to urośnie? Panie Grzegorzu, no co mi pan daje takie maleństwo, kiedy to urośnie? A ja studiłem to zawsze jednym stwierdzeniem. Najgorzej rośnie, jak się nie posadzi. Wielu ludzi ma cisy przed swoim domem, ale kupując cisy, słyszą od producenta: no niech się pan dobrze zastanowi, bo cis bardzo wolno rośnie. Kupować cisy to jest dobra decyzja, czy lepiej kupić tuje? To jest dobra decyzja, tylko musimy wiedzieć, jakie odmiany szukamy. Są cisy, które rosną szybko, są cisy, które rosną powoli, a są cisy, które nigdy od ziemi prawie nie odrosną. Także do tego są potrzebne katalogi albo wiedza z naszych filmików, że na żywopłot szukamy na przykład Taxus Media Hixi. Kiedyś chciałem kupić graby na żywopłot. W szkółce leśnej rozmowy już były bardzo zaawansowane. Przepraszam za taki prywatny wtręt. Usłyszałem wtedy: niech się pan dobrze zastanowi. Ręce będą pana bolały każdego roku, cis jest bardzo twardy, bardzo trudny, jeżeli chodzi o pielęgnację, jeżeli chodzi o żywopłot. Tak, no grab jest najtwardszym drzewem, który występuje w naszych lasach. Nawet 3 lata po ścięciu jeszcze jest drzewo mokre, jeszcze można z niego soki wycisnąć. I nie będzie zawsze cienkim, fajnym krzewem, tak? On będzie grubiał, on będzie przyrastał. On będzie rozwijał swoje korzenie, a co najgorsze, wypuszcza odrosty jeszcze korzeniowe. Czyli po silnym cięciu, jak będziemy chcieli ten żywopłot odmłodzić, on wyda jeszcze nam odrosty korzeniowe. Co w zamian? Co dostajemy w zamian? Warto jednak pomyśleć o grabie? Czy to jest warto jednak... pomyśleć, ale warto pomyśleć, jakiej wielkości jest nasza działka. Jeżeli ona będzie miała 0,5 hektara albo 12 hektarów, jak najbardziej. Bo pięknie ten na tym grabie tak. Pozostają liście na ziemię, choć brązowe, ale tak, jednak pozostają. Pięknie, tak. Tak? A jest drzewem liściastym. Odpornym praktycznie na wszystko, da sobie radę nawet w oście i w perzu, ale no, będzie to zły wybór, jeżeli ta nasza działka będzie 300 metrów lub 500 POD. Rozmawiamy z Grzegorzem Majdą, gwiazdą YouTube'a, liderem Zielonego Pogotowia, dobrze mówię, tak się nazywa... Zielone Pogotowie. Tak się nazywa pana firma, tak się nazywa państwa kanał. Tutaj podkreślamy tą pana popularność w sieci. Jak reagują ludzie, którzy spotkają pana na żywo? Miłośnicy ogrodów, miłośnicy roślin na różnych targach, na różnych zjazdach i tak dalej. No pierwsze, no niektórzy chcą mnie uściskać, tak? Dotknąć. Myślę, że to jest dla nich rzecz bardzo ważna. Ale kobiety, mężczyźni? Ale... Czy... No kobiety. Pozwalam się tylko kobietom dotykać, tak? Ale kończy się to zawsze tym samym. Jak już pana widzę, jak już pana mam, to zadam jeszcze choć jedno pytanie. Czyli ja jestem od odpowiadania na pytania, tak? Taki gogle, chodzące gogle. Co pan dostaje w zamian? Bo, no bo tych pytań jest rzeczywiście sporo. Nawet pan wspomina, że jak pan odpoczywa... po pracach gdzieś tutaj u siebie na działce, to nawet wtedy bierze pan komórkę i odpowiada ludziom na różne pytania, które zadają. Co jest w zamian? Dostaję podziękowania. Dostaję podziękowania, dostaję lajki, dostaję subskrypcje i dostaję takiego kopa, że panie Grzesiu, ja panu bardzo dziękuję. Ta magnolia nie kwitła mi 10 lat i ona po tym, co zastosowałem, jak mi pan powiedział, ona zakwitła. To ja tak się czuję, jakby to była moja magnolia i ona by mi zakwitła. Tak? Moja wdzięczność tej magnolii jest olbrzymia. Także znowu siadam i odpowiadam następnej pani, której ta magnolia nie kwitnie, co ma z nią zrobić. No. Prowadzimy także jeszcze sklep
internetowy, bo jak gdyby to musiało się tak skończyć, bo ja przy swoich odpowiedziach też musiałem dawać konkretne środki, tak, konkretne nawozy, konkretne narzędzia, jakimi to najlepiej zrobić, tak, i no, każdy troszeczkę się motał z tym, że no, czy to, czy nie to, a przy sklepie już mi zadać pytania nie można, tak? Czyli pod naszymi filmikami zdarzają się reklamy celowane konkretnych produktów. I tak samo już w moim sklepie są te rzeczy, o których ja mówię, tak? I o których oni by chcieli usłyszeć i mają to swoje miejsce za tą radą. Też jest ten produkt. Mi w zamian starcza to na to, żebyśmy to już w zespole prawie 8-osobowym obsługiwali ten kanał, bo no, sam już nie dam rady, ani z moją Michalinką nie dam rady. Jest już nas kilka dobrych osób, niedługo będzie 10 osób współpracujących od zdjęć, od kamer, od podcastów, od artykułów. Tak? Jaką trzeba mieć cechę, jakim trzeba być człowiekiem, żeby móc dołączyć do waszego teamu? Bo myślę, że nie każdy jest w stanie się odnaleźć w takiej wspaniałej grupie. No, dać zarazić się pasją ogrodniczą. Drugie, cierpliwość, wyrozumiałość dla tych pytań. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl